Niestety przegraliśmy kolejne spotkanie 3-0, ale tak jak w poprzednich meczach człowiek miał pretensje do siebie, do wielu zawodników, tak tym razem był to mecz od dawien dawna, mimo przegranego wysoko 3-0, mecz, który mógł naprawdę zadowolić nas jako trenerów, działaczy. Wystąpiliśmy bardzo, już najmłodszym zestawieniem, jaki tylko mogliśmy, ale to właśnie z racji tego, że spadek jest praktycznie przesądzony, a niech ci młodzi chłopcy grają się, ogrywają i dzisiaj pokazali naprawdę fajny futbol. I oczywiście, tak jak w poprzednich meczach, znowu te troszeczkę tego szczęścia, jak to się mówi, troszeczkę umiejętności, no to wiadomo, bo 46 minuta zespół gospodarzy robił wszystko, żeby strzelić zwycięską bramkę, do 46 nie było. No potem moim zdaniem mimo wszystko troszeczkę sędzia może popełnił błąd, a może po prostu tak to zinterpretował, gdzie był faul moim zdaniem na bramkarzu. No nie stało się, dostaliśmy 46 do szatni, a wiadomo jakim jesteśmy zespołem, który zawsze był takim zespołem, że jak dostaje jedną bramkę, no to ciężko się po prostu jemu podnieść. Ale początek drugiej połowy znowu należał praktycznie, można powiedzieć, do nas. Z tym, że no, druga bramka po już prostym błędzie, za prostym, jak na tą klasę rozrywkową. 2-0 i już wiadomo, że w tym momencie leżymy. Kwestia teraz tylko będzie, ile przegramy. Ale mówię, jestem zadowolony z tych młodych dzieciaków. Dzisiaj naprawdę zobaczyłem coś, co chciałem u nich zobaczyć. Oprócz woli walki, determinacji, naprawdę wielkiego zaangażowania, duże w nich drzemiące możliwości. I to jest powód do dumy, a ta druga strona kolejnej porażki. Ja wiem, dla mnie ona też działa na mnie jak płachta na byka, bo człowiek nie lubi przegrywać i nikt z nas nie lubi przegrywać. Ale tak jak ja, jako człowiek doświadczony, jeszcze mogę pewne rzeczy sobie sam poukładać w swojej głowie, tak wiem, że tym młodym chłopcom potrzebne jest zwycięstwo na to, żeby poprawić swoje tak zwane morale. Ja mam nadzieję, że w niedzielę z sąsiadem z tabeli, co prawda wyżej od nas, jeśli chodzi o ilość punktów, mam nadzieję, że znowu pokażą taki macie spotkanie z taką determinacją, zaangażowaniem, z mądrością, że może w końcu do nas na koniec tej ligi uśmiechnie się szczęście i pozwoli tym chłopakom dać nadzieję, że to, co robimy, w sumie ma sens. Naprawdę ma sens i może to być kiedyś z nich, mogą być dobrzy zawodnicy i może to być kiedyś naprawdę fajny zespół. Pod jakim kierunkiem oni będą, to już nie ma znaczenia tak naprawdę, to już rola działaczy. Na pewno, jeśli mogę tak powiedzieć, chciałbym, żeby to był ktoś, jak nie ja, to ktoś, kto tych młodych chłopców dalej będzie wyważał do grania, nie będzie się na nich denerwował, cierpliwie po prostu kontynuował to, co zaczęliśmy w jakimś czasie robić. Mam nadzieję, że tak będzie. Ale życie pokaże, bo to mówię, życie to jest takie, że fajne, że wszystko weryfikuje. Kolejny mecz z Orłem Kolno. Zagramy po to, żeby wygrać, żeby zadowolić też swoich kibiców, którzy niecierpliwie czekają na nasze punkty. Jest ich coraz mniej, wiadomo, jak zespół przegrywa. Mam nadzieję, że tak będzie w niedzielę. A jak będzie, zobaczymy po 90 minucie.